tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Jest ze mną mój cudowny wiatraczek. W ogóle wiecie, teraz to mogę zrobić takie i w zwolnionym tempie, nie jak na reklamach. Ale biorąc pod uwagę, że pewnie wam to szumi, to będę tak dobra, go wyłączę. Boże, już w pierwszej sekundzie tego żałuję, no ale nic. Jestem w stanie dla was troszkę poświęcić, więc spoko. No. Słuchajcie, zacznę od tego, że będą na kanale pewne zmiany. Ale oczywiście muszę zacząć od tego, że wiecie, że ja mam ciężki charakter i ja jestem szczera i często mówię, jak mi się coś nie podoba, co zauważam, że części osób przeszkadza. Ja czasem wolę coś powiedzieć dobitnie, dosadnie, żeby większość zrozumiała, niż mam się z czymś męczyć. Ale do tego odniesienie będzie później, natomiast wiecie, że się staram jakoś tak dla was to wiecie, tak zrobić, żeby wam się ten kanał podobał, tak? I zależy mi na tym. I dlatego też są cały czas zmiany. Jak wiecie, wchodzą w ogóle teraz nowe serie, tak? Wszedł Sonic, jak się skończy albo Harry Potter, albo Lego Hobbit. Wejdzie Tomb Raider. Coś tam będziemy kombinować, żeby te nowe serie były. W czerwcu wychodzi też gra, którą chcę nagrać. Także to się cały czas zmienia. Dodatkowo doszła teraz nowa seria vlogów, jako że wiem, że część osób bardzo lubi vlogi. Są to Kina poleca lub nie, czyli materiały, zresztą dzisiaj mieliście okazję obejrzeć pierwszy odcinek. Będą to krótkie materiały odnośnie filmów, które gdzieś tam oglądałam i które chciałabym wam polecić. Oczywiście wy tam jak najbardziej pod tamtymi filmami, nie pod tym, ale pod tamtym, możecie mi pisać jakieś tytuły swoich typów, które byście chcieli, abym o nich powiedziała. Bardzo możliwe, że to uwzględnię w przyszłości. Dzisiaj zaczęliśmy od jednej z lepszych, jak dla mnie, produkcji, czyli od Gnijącej Panny Młodej Tima Burtona. I tak myślę, że to się będzie co jakiś czas pojawiać. Ja mam nadzieję, że to się wam spodoba. Zresztą słuchajcie, to jakie Rudy tam odwalił intro, to mnie wbił w fotel. Bardzo mi się podoba. Znaczy, on ogólnie zawsze dobiera dobrą muzykę do intr. Słuchajcie, w ogóle ten pomysł to był totalny spontan. Ja do niego napisałam, on już w łóżku leżał biedny. Tak, wiesz, ja bym chciała intro na jutro. I słuchajcie, powiedziałam mu, że zrobię mu intro na... Znaczy, nie zrobił mi to intro, tak wiecie, tak... W zasadzie od jakiejś takiej szybkiej roboty. To się śmiałam, że będę chciała, że skoro robi takie dobre intro na szybko, to... Wiecie, no to może po prostu częściej go będę tak w ostatniej chwili o coś prosić. To stwierdził, że mi będzie robił intro z muzyką Biebera. On w ogóle już teraz, słuchajcie, siedzę wieczorem, no i... On mi pisze, że mu wybrała muzykę, nie? Ja mówię, kurde, muzykę ty wybierasz lepszą, ja ci mogę wybrać filmy. Nie, filmy wybieram ja. Mówię, kurde, weź coś wybierz, bo no to on ma naprawdę dobry gust muzyczny. Bardzo często mi się podobają te piosenki, których on używa w intrach. Na co on mi napisał, no to ci wstawię to i link do baby Biebera. Mówię, kurwa, wy chcesz mi wieczór spieprzyć tą piosenką, naprawdę? Tak, i w ogóle słuchajcie, później dostaję od niego wiadomość, czy chcę dobrą, czy złą wiadomość. Wiadomość. Masło, ale nieważne. W każdym razie napisałam mu, żeby po prostu dał mi to intro i sobie je zobaczę. I intro się nazywało... Czekajcie, niech to sobie sprawdzę. Intro się nazywa... Załaduj się folder. Bimber sklejka. Mówię, kurwa, on mi naprawdę zrobił to intro z muzyką Biebera. Mówię, chłopie, jeżeli to jest Bieber, to nie przejdzie, po prostu tego nie przejdzie, bo ja tego fajnie wstawię do filmu, nie? Nie ma w ogóle opcji. No to ten się śmieje, nie? Mówię, no kurwa. Słuchajcie, odpałam to intro i takie... Ja mówię, no i co mnie straszysz, nie? No, to on się zaczął śmiać. Ja tylko stwierdziłam, jesteś rudy, nie masz duszy. Nie, ale Andrzejek jest zarąbisty. A to, co ostatnio zrobił u siebie jako tera w jedną minutę, też mnie rozwaliło, więc... Tak, Kropusia się stęskniła, bo ja właśnie wróciłam do domku. No, ale właśnie wchodzi ta nowa seria vlogów. Będą to w końcu krótsze troszkę vlogi i takie dość tematyczne. Mam nadzieję, że one się przyjmą i że wam się spodobają. Roboty przy tym jest więcej, ale nie wiem, mam wrażenie, że warto.
I słuchajcie, doszłam do jeszcze jednego wniosku, bo ja mam tego swojego bloga, tak? Ja tam sobie wstawiam różnego rodzaju recenzje, czy też jakieś tam swoje przemyślenia. Ostatnio, robiąc recenzję Ja Frankenstein, troszeczkę zmieniłam jakby koncept. Znaczy, powiem, że troszeczkę bardziej się postarałam, trochę więcej czasu tam poświęciłam. Kropa, wyłaź mi stamtąd, bo jak znowu odłączysz kabel od internetu, to cię kopnę w dupę. Wypad. Kropa, wypad. No, tak poza tym. Znaczy, w sensie takim, że porobiłam hiperłącza do poszczególnych aktorów, połączałam z filmwebem, czy też filmy, czy też stronka, ale kina wam podlinkowałam. To tak, wiecie, tak jakbyście... Znaczy, żeby wam było łatwiej, czasami się pewnych aktorów nie kojarzy z twarzy, myślę, że po prostu kliknięcie w taki link, który się wam otworzy i zobaczyć, będziecie mieli okazję zobaczyć, kto tam gra. Myślę, że to będzie dla was łatwiejsze. I to też przyszło mi do głowy taki troszeczkę inny pomysł, żeby raz w tygodniu, powiedzmy sobie w niedzielę o tam danej godzinie, którą sobie wybiorę, czy to będzie tam 18, myślę, że koło 18 zazwyczaj, dzisiaj może być troszeczkę później, chciałabym zrobić takie posty, które będą podsumowaniem tygodnia. Są osoby, które to robią na YouTubie, tak? Czyli siadają, pokazują, co było i tak dalej. Ja bym to sobie przeniosła na bloga, jakieś tam krótkie informacje na temat tego, co się dzieje w odcinkach, jakie odcinki były w tygodniu, jakiś tam podział, te vlogi takie i takie, gry takie i takie. I oczywiście wszędzie wam wsadzić hiperłącza, żebyście sobie po prostu... Wiecie, na YouTubie czasem się coś nie pokaże, czasem, no wiecie, jest tego dużo, na coś możecie nie trafić. A myślę, że jak sobie będziecie mogli kliknąć takie podsumowanie tygodnia, które no... Albo sobie sami znajdziecie na blogu co tydzień, albo nie wiem, będę na pewno wysyłać na Facebooku i na Twitterze. To będziecie sobie mogli zobaczyć, co było w tygodniu. Może coś opuściliście, a czegoś nie chcieliście opuścić. Wiecie, no różnie się zdarza, ja czasem sama gdzieś gubię odcinki czegoś, co bym chciała obejrzeć, w sensie nie widziałam, że były. Także to bym chciała, aby się pojawiło i oczywiście 6 minut już pierdolę, 7. Jezus Maria, dopiero jeden temat, a jest tego trochę, no. Ale tak, to po pierwsze. Po drugie, słuchajcie... Cały tydzień piękna pogoda. Przyszła sobota, czyli urodziny mojego siostrzeńca na działce. Ja wiem, która była około 14. Nagle jeb, burza leje. Wojtek mi pisze na Facebooku, że się smażinguje w ogrodzie, że sobie leży, pije zimne piwko i się wygrzewa w słoneczku. A ja patrzę na ten ulewny deszcz za oknem i trafia mi szlak. Mówię, no nawet w momencie, kiedy to by zaraz przestało, to i tak nie zdąży do końca wyschnąć. Trochę się tutaj myliłam, bo to tak popadało z 5 minut. No i później wyszło nawet tak słońce, więc nie było jakiejś takiej nie wiadomo jakiej chlupy. Słuchajcie, poszliśmy na tą działkę. Oczywiście moja siostra cię też musiała się spóźnić i to srogo. Więc przed tortem zdążyliśmy już zjeść na przykład kiełbaski z grilla. Ale w końcu, wiecie, tak cały czas wokół gdzieś grzmiło. Nie mówimy, no nie będziemy na nią czekać. Dawajcie ten tort. No to słuchajcie, zdążyliśmy zaśpiewać 100 lat w momencie, kiedy otworzyły się szampany. Zaczęło padać. Cudnie, nie? Ale my na działce nie takie imprezy przechodziliśmy. Naprawdę pamiętam 18 mojego brata ciotecznego. To było, ile on jest ode mnie młodszy? 4 lata, czyli to było 4 lata temu. Słuchajcie, taki ulewny deszcz. To była po prostu masakra. Ale i tak była impreza, wszyscy tańczyli, śpiewali, pili. Impra jak każda w mojej rodzinie. Zresztą u mnie się na imprezach naprawdę sporo tańczy. No słuchajcie, no dobra, no to co, no gdzieś tam pod drzewkami, pod parasolem, takim jednym dużym, plus każdy ze swoją parasolką, coś tam urzędowaliśmy. Oczywiście chwilę po tym, jak przestaliśmy śpiewać 100 lat i zaczęli kroić tort, to moja siostra też się wyjawiła ze zakrętu. Po prostu idealne wyczucie czasu. Ale nic. Ogólnie posiedzieliśmy się, pośmialiśmy, porobiliśmy sobie jaja. W ogóle ta moja siostrzenica, której zainstalowałam Simsy, pierwsze co zrobiła, słuchajcie, to dziecko mnie nigdy tak nie kochało, jak mnie kocha teraz. Pierwsze co zrobiła po wyjściu na działkę, to podbiegła, rzuciła mi się na szyję i siedziała sobie tak na moim kolanie. Nawet się nie poszła z babcią przywitać, nic, po prostu tylko Karolinka i Simsy. I kocham cię, no po prostu zajebista sprawa, nie powiem.
Ale nie, uśmialiśmy się masakrycznie, jak to zwykle u nas bywa. Pobawiliśmy się, no ale cóż, no po 2 godzinach trzeba się było zmyć do domu, no bo lało niemiłosiernie. Jeszcze oczywiście ja inteligentnie mówię, no jak już była burza, to nie będę brała parasolki, bo po co? No, więc po drodze do domu jeszcze zdążyłam sobie strzelić tak fotę, jak byłam w miarę mokra. Strzeliłam sobie cudowne selfie. Posłuchaj to na Instagram, Twittera i Facebooka, więc możecie sobie znaleźć. Schowałam telefon do kieszeni, przeszłam parę metrów, ja glunęło. Słuchajcie, jak ja wróciłam do domu, to ja nawet majty miałam mokre. No, po prostu przemokłam totalnie. Kurwa, super, naprawdę super. Opłacało mi się myć tą głowę dzień wcześniej. Naprawdę opłacało mi się brać ten prysznic przed wyjściem na tą imprezę. Zresztą wychodząc z działki, mój brat też mi mówi: ty czekaj, nasmarujemy cię Ludwikiem, to akurat cię spłuczę w drodze do domu, to byś miała prysznic z głów. No i mogliśmy tak zrobić, słuchajcie, nie byłoby problemu, wszystko by spłynęło. Także mieliśmy przejaja imprezę, a dzisiaj oczywiście też do cioci na obiadek. Boże, indyk. Indyk i mizeria. Moja ciocia mnie po prostu kocha, no i do tego oczywiście świeże ziemniaczki i dobry rosołek. Jezus. Nie, ta ciotka mnie po prostu rozpieszcza, ona mnie naprawdę rozpieszcza. Ja ją kocham, kocham ją po prostu ponad życie, bo jest super, naprawdę jest super. No i też pośmialiśmy tam dzisiaj, pogadałam sobie z bratem ciotecznym, bo aktualnie skacze na spadochronie. Będzie kończył kurs, zostały już tylko 3 skoki do zrobienia. Także sobie właśnie z bratem też pogadałam odnośnie właśnie skakania, jak to wygląda, jak to tam wszystko się przebiega. To jest interesujące, mój dziadek kiedyś skakał na spadochronach. Bardzo mi się to podobało i to też się teraz dowiaduję, jak to wygląda, że tak powiem, od strony technicznej. Pogadaliśmy też sobie o wyborach, jakoś się nie wybieramy. Nie ukrywam, że jak zawsze chodzę na wybory, to na te się chyba nie wybiorę. Po prostu jak patrzę na dostępnych polityków, to nóż się w kieszeni otwiera. Ja ostatnio jakoś się polityką nie interesuję, więc po prostu jak dla mnie, to tam nie ma na kogo głosować. Ja wiem, że ja tutaj was powinnam zachęcać, jak możecie, idźcie zagłosować, ale szczerze, jeżeli nie przyjdzie mój ojciec, mnie nie wyciągnie na wybory, to nie pójdę i mam w dupie. Zwłaszcza, że droga akurat koło mnie do miejsca, gdzie mamy głosować, jest rozwalona, rozkopana, to idę. Tak bardzo patriotyczne podejście, no cóż, życie trudno. No i słuchajcie, na koniec zostało mi przejść do sprawy, która jest najmniej przyjemna, aczkolwiek przy której trafia mi już szlak z troszeczkę innego powodu niż powinien. Jak wiecie, Magdi konto nie usunęli, a zawiesili. Mam nadzieję, że uda się mojemu Madzikowi wszystko odwiesić w poniedziałek. Wiecie, jak to w weekend wszystko działa. Słuchajcie, no... Wiele osób się mnie pyta, czy wiem. Biorąc pod uwagę, że Madzia jest moją przyjaciółką, no to raczej wiedziałam od samego początku. Ale nie, słuchajcie, był taki spam, że szczerze myślałam, że trafi mnie szlak. Pod każdym filmem po prostu pierdyliard komentarzy, plus Facebook, plus prywatne wiadomości. A to, co mnie w ogóle rozpieprzyło, i ja tam rzeczywiście pojechałam dość ostro po tym, bo sam w ogóle jakieś informacje, że ludzie robią na Facebooku protest. Wy spoko, chcą, to niech robią, tylko mnie w to, no nie mieszajcie, ja wam tego nie będę reklamować. Słuchajcie, ja tam napisałam jednej dziewczynie, że to jest po prostu dla mnie gówniarskie podejście, bo z całym szacunkiem dla wszystkich, ja się bardzo cieszę, że wspieracie Madzię, ja też się staram ją wspierać, ja z nią jestem w ciągłym kontakcie. Wszystko w porządku, ale no, wiecie, YouTube jest wielomilionowym koncernem. YouTube jest naprawdę solidną firmą. Takie firmy jak YouTube się nie... No nie ma bata, żeby się ugięły pod protestem na Facebooku, w którym tam weźmie udział, no niech nawet weźmie to 100 tysięcy. Czy nawet niech wezmą wszyscy. To jest YouTube. YouTube kontra protest na Facebooku. Naprawdę? Naprawdę ktoś myślał, że to przejdzie? Ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że w poniedziałek wszystko się wyjaśni, że wszystko wróci do normy. Chcecie więcej informacji? Zapraszam was na Magdy fanpage, tam są informacje, macie się tam starać coś umieszczać.
Nie pytajcie się mnie co i jak. Ja tutaj nie jestem w żaden sposób łącznikiem. A to w ogóle, słuchajcie, najlepsze było to, że dostałam maila, że jestem zjebaną idiotką, bo nie chcę Madzi wesprzeć. Albo nie wiem, nie zapominajcie też, ktoś tam pocisnął, jak powiedziała, że to też. No bo to tak naprawdę tylko i wyłącznie Magda może załatwić. Ale nie, też jej pocisnęli, że oni też jej życzą, żeby jej tak kanał zamknęli, że co ona sobie w ogóle myśli, że odlajkowują jej fanpage'a, bo napisała, że nie będzie też brała w tym udziału. Zresztą Wojtek też coś takiego napisał. Słuchajcie, jak ja sobie spojrzałam na ten cały. Ja tą całą grupę na to wydarzenie i tam widziałam właśnie ludzi, wypisywali youtuberów, pisało po 10 osób do jednego youtubera, gdzie tak naprawdę, słuchajcie, no my jesteśmy tak, no jesteśmy jakąś tam społecznością między sobą i no każdy się dowiedział bardzo szybko, ale nie, musieli pierdyliardy wiadomości, zresztą Magda też dzisiaj prosiła u siebie na fanpage'u, żeby po prostu ludziom nie spamować, bo wszyscy dobrze wiedzą, wszyscy ją wspierają, wiadomo, że ona w każdym z nas ma wsparcie i nie wiem, nie muszę brać udziału w jakimś proteście, który i tak gówno da, żeby ją wspierać w momencie, kiedy z nią cały czas rozmawiam, tak? No ale cóż, niektórzy tego nie zrozumieli. Szczerze, słuchajcie, jeżeli mnie by kiedyś się zdarzyło coś takiego, proszę was, nie spamujcie innym, a już czym bardziej ich nie wyzywajcie za to, że nie wiem, nie chcą wziąć udziału w czymś, co nie ma sensu, tak? To naprawdę trzeba mieć, no, trochę taką mentalność dziecka, że się myśli, że coś tam na Facebooku zdziała coś z taką firmą. No bo niech to będzie, powiedzmy te 500 tysięcy. No i co, to 500 tysięcy nagle im powie YouTube, albo przywracasz kanał, albo nie wiem, nie oglądamy YouTube'a? W momencie, kiedy YouTube ma tyle wyświetleń na każdym filmie, są po prostu liczby takie, że ja pierdzielę, a no to myślę, że co, no to 500, te 500 tysięcy, no to nie oglądajcie YouTube'a, tak? Co i tak nie będzie miało miejsca. Nie widzę w tym sensu, ale cieszę się, że się staracie wspierać, natomiast myślę, że możecie ją wspierać u niej na fanpage'u, niekoniecznie pod filmami wszystkich innych osób w koło. Ja też przy Krogu dość konkretny napisałam komentarz na ten temat, bo tam był największy spam odnośnie tego, czy wiem, albo żebym napisała, co wiem. Jak mówię, to fanpage Magdy i na to was zapraszam. Dobra. To tyle na dzisiaj. Ja myślę, że się wezmę niedługo za zapisanie tego podsumowania tygodnia na bloga. Linki do was pójdą. Mam nadzieję, że wam się pomysły podobają. Kropa cały czas po mnie skacze. Ostatnio moją staliłem bardzo wielką fazę na wisienie na mnie. Po prostu momentami dość tych kotów. Jeszcze dodatkowo. A słuchajcie, muszę wam powiedzieć o Inverbus. Po prostu. Inverbis. Inverbis? O tej grze, co się głosem. Zresztą dzisiaj było z tego randomowa kina. Zachęcam was do obejrzenia, bo gra jest po prostu przeepicka. To znaczy ona może graficznie jakoś nie wymiata, nawet na najwyższych ustawieniach, ale jest po prostu bardzo klimatyczna. Przy okazji jest bardzo trudna. Ktoś się pytał, czy będzie z tego seria, to tak wam jeszcze na koniec mogę wyjaśnić. Jeżeli się zdecyduje na serię, to tylko i wyłącznie w momencie, kiedy gra już wyjdzie z wczesnego dostępu, kiedy ona będzie normalnie skończona i będzie można to wszystko sobie przechodzić, jak na razie jest za dużo błędów, za dużo bugów, plus, no ja wam powiem, że tak gram dużo ja, gra sporo Wojtek, czy to gramy, to znaczy Wojtek chyba ma nawet więcej godzin niż ja, słuchajcie, zagadki są niektóre tak trudne, że między rozwiązaniem jednego a drugiego, ja na przykład, żeby rozwiązać w ogóle zagadkę, jak tam przejść do tego etapu z trzecim zaklęciem, no to mi zeszło chyba godzinę. Wojtek 4 godziny myślał, jak uzyskać trzecie zaklęcie, i szczerze, myślę, że też bym tyle myślała, gdyby nie fakt, że mi trochę podpowiedział. Gra jest bardzo trudna, bardzo skomplikowana. Nie ma mapy i tam się idzie gubić w tych korytarzach niesamowicie, więc po prostu dopóki ta gra nie będzie dopracowana. No, na przykład ostatnio, kiedy to przedwczoraj, miałem taki motyw, że w momencie, kiedy gra się zapisywała, robił się czarny ekran i nie można było grać. I musiałam czekać, aż wyjdzie patch, który to naprawi. Teraz znowu po tym patchu mam tak, że jak wczytuję część save'ów, to, że tak powiem, nie wysuwa mi się ręka, więc nie mogę czarować. Także wiecie, to po prostu musi wyjść z wczesnego dostępu, żeby coś się mogło z tego pojawić. No i mam nadzieję, że poprawiam optymalizację do tej pory. Dobra, to tyle, bo znowu oczywiście mega przydługi vlog. Ostatnio mi się bardzo często takie zdarzają, ale wy podobno takie lubicie, więc spokojnie, idę włączyć wiatrak, a wy komentujcie, to znaczy tu idę.
wiatrak stoi po mnie. Idę włączyć wiatrak, byki na czoło. 2014, ale cóż, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć! Don't waste your time, 'cause it will never win.